Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na 84. odcinek z Euro Truck Simulator 2. No i właśnie, zobaczcie, co się stało. Wylądowałem we Wrocławiu. Dlaczego mi to zrobiono? Wiecie, powód jest jeden. Niestety, ale powodem, że mnie do bazy z powrotem wrzucono, jest to, że mam już Włochy, kupiłem sobie, no ale za to jestem we Wrocławiu, a chciałem jechać do Golfech. No i musimy zrobić tą trasę. Nie wiem, czy mi się dzisiaj uda. Muszę wziąć jakąś długą trasę. Ten Havr jest najbliżej. Jeszcze zobaczę tutaj. Możemy do Genewy pojechać. Ewentualnie. Myślę, że tak. Trasa do Genewy jest atrakcyjna. Puste beczki. Taka atrakcja. No trudno. Słuchajcie, nic na to nie poradzę. Okazało się, że w momencie, kiedy się coś aktualizuje, to przywraca nas do kraju, z którego, w którym mamy swoją bazę, a że mam tylko jeden garaż u siebie. No to zarzuciło mnie tutaj do ukochanego Wrocławia. A tak pod wpływem, wiecie, chwili. Świateł nie mam. Dobrze, że mi tutaj mandatu nie wlepił. Było blisko. No tak, pod wpływem chwili po prostu miałem na PayPalu 20 zł doładowałem. Doładowałem dużo, dużo więcej. Doładowałem stówkę sobie. I ogólnie kupiłem coś innego, tak naprawdę. Zaraz wam powiem co. Coś, czego nie miałem kupować. A więc była promocja na Steamie, co ciekawe. Na Farminga 2.17 i mówię, a dobra, sprawdzę. Nie wiem, czy jeszcze ta promocja trwa, ale Farminga można było kupić. Oczywiście bez żadnych dodatków, nie? Tak z ciekawości chcę sprawdzić, co, z czym to się je. Co prawda mam Farminga 2.13, ale ten 2.17 to jest bardziej taki rozwinięty, nie? No i za mniej niż 50 zł kosztuje, więc to jest, wydaje mi się, dość ciekawa cena. Może nie bardzo tanio, ale powiedzmy atrakcyjna. Czemu takie wąskie są wjazdy? No i gnamy. Mamy do przejechania 1137 km, więc pewnie tego nie zrobię dzisiaj. W Genewie chyba nie byłem. Ale będziemy już przy francuskiej granicy, więc będzie super. Nawet tu nie będę zmieniał żadnej tutaj trasy. Tak jak mi ustawiło, tak będę sobie jechał. No i kupiłem tego Farminga. I jeszcze nawet nie włączyłem. Także włączę i to będzie na pewno, zrobię jakiś odcinek taki, znaczy nie wiem, czy będzie seria z Farminga, ale zrobię odcinek taki, pierwsze spotkanie, odcinek zerowy. O, to zawsze dobre rozwiązanie, zrobić taki odcinek zerowy, który tutaj we Wrocławiu mam coś nieodkryte, ale już nie będę tam jechał, bo za dużo kręcenia.
Dawaj, dawaj zielone, bo się spieszymy. Akurat jak się zatrzymałem. Także zrobię sobie jakiś tam odcinek zerowy i zobaczę, z wami tutaj prześledzę. Może jakieś będziecie doradzać mi, bo ja tutaj z polami i w ogóle mam zerowe doświadczenie, więc... Na pewno nie będzie to jakaś seria, nawet jeżeli by powstała jakaś seria, to nie będzie to taka seria jak w BTS-ie, bo po prostu tego i tak już jest, mam za dużo. Będzie to po prostu może raz na miesiąc albo raz w tygodniu, zobaczymy. Albo wcale, bo zobaczę, czy w ogóle złapię bakcyla, czy nie. No mówię, grałem 13, strasznie to długo trwało, ta orka, to wszystko, więc... Tutaj są jakieś tam misje fabularne u rolników, więc może to będzie ciekawsze. No dobra, to jest jedna rzecz. No jak już kupiłem, to mi zostało jeszcze 7 dych. I stwierdziłem, a i tak będę musiał kupić, i tak będę musiał kupić. A klucze można dostać za 3 dychy z hakiem. Więc kupiłem tą Italię, kupiłem Nowy Meksyk do ATS-a. Już mam 0 na koncie, ale już się nie muszę martwić. Z tym, że tego nie ma. Oczywiście zaraz się pojawią te kraje nadbałtyckie i znowu nie będę miał kompletu, no ale... kupię z opóźnieniem, bo nie będę tam wydawał 6 dych czy 7 dych na dodatek. Ale za 3 dychy można kupić. Także Italia będzie, oczywiście nie od razu, bo tak jak mówiłem, najpierw będę chciał jeszcze jeździć, objechać Niemcy. No dzisiaj trochę objedziemy, nie? Ale to nie to jeszcze. I tą środkową Europę i potem sobie zjedziemy do Italii. Będziemy podziwiać. Wszyscy są zachwyceni, że Italia jest najładniejsza. Chociaż uważam, że Francja też tutaj ma fajne tutaj fragmenty, czy Szwecja. To też bardzo ładnie to wszystko wygląda. No szkoda, że tutaj przenosi. Powinno się zapytać, czy na pewno aktywować dodatek i przenieść cię do bazy, bo byłem trochę zaskoczony. Słuchajcie, mi się tutaj czas skończy. Zobaczmy. Tutaj nie wypauzuję, ale tu wjeżdżać na plac budowy, żeby pauzować, chyba raczej nie, nie? Zrobię sobie tu pauzę. Także dzisiaj odcinek będzie pewnie taki... Gdzieś tam się zatrzymam w połowie tej Europy. Powiedzmy, że te 40 minut i okej. Okay. Też niektórzy narzekają, że jak są odcinki już pół godziny, to już jest za dużo. Ja nie mówię, że akurat do moich odcinków się czepiają, bo ja mam mało komentarzy, ale czasami zdarzały się, że odcinki były za długie. Bo ja robiłem godzinne. Ale musiał powtarzać tak jak Bochum, żeby można sobie spauzować i wrócić do nagrywania. Wiecie, jak słucham forum ogadki, tam są odcinki 3 godzinne samego słuchania, więc też sobie przerywam i robię coś innego i wracam, nie? Więc to nie jest jakiś problem, żeby sobie to obdzielić. Także mam to, mam w ATS-ie, no w ATS-ie mam kilka jeszcze miast do objechania tam w Kalifornii. Więc jeszcze się tam do tego Nowego Meksyku nie będę przeprowadzać, ale na pewno zrobię sobie, jak już objadę te miasta w Kalifornii, to wtedy po prostu zrobię poza odcinkami przejazd pod granicę stanową i tam zacznę nagrywać z Nowego Meksyku. Także zobaczycie, jak to wygląda. Chociaż już dużo ludzi nagrało te odcinki, więc kto miał zobaczyć, ten zobaczył, bo przecież ta premiera tych dodatków była już dość dawno temu. Na koncie 107 tysięcy. Się nie wiem, czy mi...
bo ja próbowałem się odzyskać, wiecie, wrócić na Francję przez czytanie jakiegoś autosave'a ostatniego i nie wiem, czy mi czasami nie wiem, ile ja miałem wtedy pieniędzy, czy mi nie skasowało. Tego, co zarobiłem. No i sobie musimy stanąć. Jakieś zwężenie druki, pewnie światła są. Zobaczcie, to jest jakaś miejscowość. Co ciekawe, pierwsza w nocy, a wszędzie palą światła. Nie wiem, czy oni spać nie mogą. Nie wiem, że to klimatycznie wygląda, ale nierealnie zupełnie. Nie mogą mieć wszyscy włączonych świateł w domach. No niestety, przekroczenie. 1100. Zapomniałem, że tam jest 30. Także nie cackają się ze mną tutaj policjanci. To jeszcze moi krajowi. Tak, bo jeszcze jestem w Polsce. Zobaczmy. No tak, przy granicy. Jeszcze Polska. Teraz będzie tutaj takie przejście graniczne, gdzie sobie zaraz wypauzuję. Już będziemy wtedy sobie za dnia jechać. O, to jest ten policjant. Już by mi drugi dał zaraz. Proszę bardzo. Jakiś przychód za to przyszedł od Genevieve, więc tutaj mi się wszystko ładnie wyrównało. Tak sobie zaparkuję i pauzuję. I kolejny przychód przyszedł. A my jedziemy dalej. Czyli Czeska Republika wita nas. Wiecie, w sumie mógłbym sobie odpuścić już tą Francję, no ale chcę jednak odwiedzić te wszystkie miejsca. No bo czułbym taki niedosyt, że jednak 100% nie przyjechałem. Na Pragę jedziemy. Na Pragę. Z pustymi beczkami. Po co komu puste beczki? Zaszalałem w tym miesiącu, już żadnych innych wydatków na żadne inne gry nie będzie. Chyba, że coś gratis dadzą gdzieś. Czasami tak bywa. Teraz widziałem, że jest, znaczy to nie jest promocja, ale gdzieś na stronie HTML można sobie zagrać Dragon's Lair. Dobrze chyba mówię. To taka gierka, która została zrobiona na zasadzie filmików, tak, animowanych i trzeba było wybrać jakiś klawisz, żeby ta animacja poszła dalej, aby był sukces albo nie, albo cię potwór złapie, albo nie. Ale jak sobie tylko odpaliłem na chwilę.
Ale jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że pierwszą oryginalną grą kiedyś w dawnych, dawnych czasach minionych, gdy się kupowało na giełdzie albo nawet w jakimś sklepie, można było kupić składanki typu, jeżeli był ktoś miał Commodore czy Atari, to kupowało się na kasecie powiedzmy 20 gier i je się odpalało na kasecie magnetofonowej, wgrywało i oczywiście to były te wersje turbo takie, bo takie oryginalne gry tak naprawdę wczytywały się dużo dłużej, a normalne, a te z turbo to powiedzmy 5 minut, tak, a taka bez turbo to nie wiem, 15 minut, nie wiem, tak strzelam, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno dłużej. No i oryginalne gry nie miały tego turbo i właśnie pierwszą oryginalną grą, którą kupiłem, to była właśnie Dragon Slayer na, no nie na, nie na dysk, nie na dyskietki, tylko właśnie na kasetę magnetofonową i to był taki numer, że to było na Commodore 64 i gry, magnetofon Commodore 64 miał taki licznik z boku, pokazywał jak się, jak daleko taśma. I jak się kupowało te kasety, też było, że na numerze 120 jest taka gra, na numerze 150 jest jakaś inna gra. No i a w przypadku tego Dragon Slayer, no to była jedna kaseta i jedna gra i bez tego turbo. W momencie, kiedy wgrywało się, to się wgrywało jeden level i w momencie sukcesu trzeba było znowu włączyć kasetę magnetofonową, wygrywał kolejny level, ale jak się przegrało, to trzeba było cofać magnetofon na jakąś tam pozycję wcześniejszą i wczytać poprzedni, więc to było takie dość toporne, uciążliwe i niezbyt, a gra była dość trudna, więc sobie odbiłem się od niej. To prawda, ona trochę inaczej wyglądała niż te animowane tutaj, co jest teraz, można sobie na stronie pograć darmowo. Natomiast była bardziej taka kreskówkowa, chyba rysowana na komputerze. Ale i tak ładnie wyglądała jak na tamte czasy, nie? No ale większość tutaj graczy posiadała magnetofony, nie? No to było najbardziej popularne wśród komodorowców czy atarowców. No potem można było na wypasie kupić sobie stację dyskietek. To była wtedy jeszcze stacja dyskietek 5 i 1/4 cala, takie duże, płaskie. Co ciekawe, umożliwiały te dyskietki, one nie miały pojemności, bo dyskietki, no te malutkie, niektórzy jeszcze pewnie pamiętają, 3,5 cala, one miały pojemność 1,4 MB. Natomiast te duże, też były na pecety, miały 1,2 MB. Natomiast natomiast te dyskietki 5,1/4 cala na komodorki, one były dużo, o dużo mniejszej pojemności, one miały chyba 360 kB, coś takiego, w ogóle no miały mniej w każdym razie. Ale ktoś wpadł na pomysł i to było dość ciekawe, że można, bo żeby nagrywać na takich dyskietkach 5,1/4 cala, to trzeba było mieć takie było wycięcie z boku dyskietki. Można było nawet nożyczkami wyciąć. I potem, żeby nie można było nagrywać, to się zaklejało to wycięcie i wtedy już stacja dyskietek wiedziała, że nie. Czy ja dobrze jadę w ogóle? Tutaj coś mi nie pokazuje. Okej. Dobra. Tą jedyneczkę mi nie odznaczyło.
Wjeżdżamy do Pragi, ale tam mijamy Pragę. Więc było to wycięcie, jak się zakleiło, to się nie nagrywało. Ale ktoś wpadł na pomysł, że można dyskietkę odwrócić, bo ona była symetryczna, zrobić wycięcie z drugiej strony i też nagrać. Dało się nagrać. Co ciekawe, na PC-ty nie dało się nagrać, bo potem próbowałem napięć 1/4 cala i nie było to możliwe. Więc nawet tacy w ogóle maniacy to kupowali takie dziurkacze nawet specjalne do wycinania tych otworów. Więc coś takiego jak teraz się kupuje dziurkacze do zmiany karty SIM, tak, z mikro na nano się wkłada kartę i się wycina. Tak samo były dziurkacze na dyskietki. Przy 3,5 calach już pecetowych dyskietkach już nie było tego problemu z wycinaniem, bo one były grube i one miały już takie plastikowe zasuwki. Też można było zabezpieczyć przed nagrywaniem. To było takie zabezpieczenie, tylko tak wiadomo, że można było to łatwo obejść, więc to tylko było chyba dla nas samych po prostu zabezpieczenie, żeby przez przypadek czegoś nie skasować. No ale widzicie, na dyskietce 3,5 calowej nie nagralibyśmy teraz nawet MP3 żadnej piosenki, więc te pojemności były dużo, dużo mniejsze. No to tyle a propos darmowych gier. Innych darmowych nie widziałem na razie na stronach. No i przede wszystkim, a propos, jeszcze wracając do Commodorka, to akurat ja nie miałem kolorowego monitora, więc tutaj problem był taki, że miałem zielony monitor, więc wszystko było w odcieniach zielonych. To czasami było dobre, bo wtedy nie widziałem tej szkaradnej grafiki, bo to się wszystko zlewało. Jeszcze to były te monitory kineskopowe, więc to wszystko było trochę rozmyte. Więc było spoko. Ale wiem, że też były monitory do kupienia specjalnie dedykowane dla Commodore, więc dobra, jedziemy sobie. Jak tam z czasem? 22 minuty. I 893, no nie dojadę raczej, ale zrobimy sobie do pierwszej pauzy, więc tyle będę jechał. Ale na razie pauzy nie potrzebuję, paliwo też jest. Przejechałem Viveco 4079 km. Tak sobie między odcinkami wchodziłem na różne strony o trackach tych rzeczywistych kierowców, którzy jeżdżą i którzy też, co ciekawe, grają też w ETS-a, nie? To jest skrzywienie już zawodowe, można powiedzieć, bo jeżdżenie ciężarówką i granie w ETS-a. No ale ktoś to kocha, ktoś to lubi, ktoś to kocha, no to całkiem to rozumiem. No i właśnie czytałem komentarze na temat Iveco, że to jest tragedia. Renault tragedia, Mercedes tragedia. Że Scania najlepsza w rzeczywistości. No ale w grze tego nie uświadczę, po prostu jeździ się podobnie. A właśnie już w rzeczywistości można wyczuć, że tutaj jest za ciasno, tutaj ciężko się rozkłada łóżko, tu coś tam, nie? Jest płaska podłoga, tu nie. Są takie szczegóły, które są uciążliwe po prostu dla kierowcy. A
Tak, to no po prostu jak się nie było w takiej ciężarówce, a przede wszystkim nie jeździło się nią, no to ciężko tak stwierdzić, że o rany, trochę mnie zjechało. Monachium? Czyżby? Przezmienić pas. Już informuję. Po prostu taka jazda jazda wirtualna to tak niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, tak? Z tą ciężką pracą kierowcy. Raczej mamy tylko taki wycinek tej całej pracy. Namiastkę. Także to jest odcinek, słuchajcie, 84, więc zostało 16 odcinków codziennych Daily ETS i później już jakoś będę musiał to gdzieś wcisnąć na normalną serię. Pewnie gdybym nie nagrywał, to bym jeszcze grał jeszcze częściej chyba tego ETS-a. A z uwagi na to, że mnie trochę to ogranicza czasowo. I też nie chcę tutaj nawalić odcinków, że usiądę w sobotę od rana i będę sobie tutaj nagrywał, nie wiem, 10 godzin i mieć 20 odcinków, czy tam 10 odcinków do przodu. Bo dużo się może zmienić, a bardziej wolę tak na żywo, w sensie, żeby to nie było tak z takim dużym wyprzedzeniem. No, te odcinki są różne, tak? Różne są tematy do opowiedzenia, albo ich nie ma w ogóle. Czasami jest humor lepszy, czasami gorszy. Czasami kaszlę cały czas na odcinku, a czasami mniej. Mam nadzieję, że tutaj zaraz się pogoda poprawi. Co prawda przed nami jeszcze ostry atak zimy, można powiedzieć. Ten tydzień będzie masakryczny, który nadchodzi. Ma być zimno jeszcze. No, mam nadzieję, że potem jak ręką odjął, będziemy mieli wiosnę ciepłą. Przecież za chwilę będziemy zmieniać czas na letni. Nie wiem, czy to powiadam, a tam chcą gmerać przy tym czasie i mają chcieliby zrezygnować z tego czasu. Tylko są różne dyskusje, czy zostawić czas zimowy, czy letni. Ja bym wolał letni, ale... Ale kto tam ich wie, co oni wymyślą? Także dzisiejszy odcinek taki trochę niezamierzony. Właściwie te dwa odcinki będą, trzy albo nawet trzy, zanim dojadę w to miejsce, gdzie chcę. No ale no niestety. Czasami tak bywa. Ale trzeba improwizować wtedy. No mógłbym zostać w tym Wrocławiu i już sobie machnąć ręką na tą Francję, ale... Stwierdziłem, że jednak nie, że jednak trzeba być konsekwentnym i dokończyć dzieła. Jedziemy sobie taką w miarę dobrą trasą, co prawda jest tylko do 80. Mam
nadzieję, że gdzieś trafimy na jakąś lepszą. Gdzie będzie można 90 jechać. Frankfurt. Monachium. Norymberga. Trochę tej Europy trzeba przejechać. Zaraz będę musiał sobie spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie tutaj dobrze będzie wypauzować. Jeszcze chwila, jeszcze mi zostało 8 minut, żeby coś tutaj ogarnąć. Im dłużej będę jechał, tym lepiej, bo ta pauza, żeby wypadła na noc, nie? W tej chwili na miejsce bym dojechał, gdybym nie pauzował na drugą 27. Czyli to nie jest jakoś tak daleko. 680 km. No, czyli tak w połowie. Pauza wypadnie gdzieś tak na godzinę, powiedzmy 9, to spoko, to już będzie świtać jak po pauzie. Z 2 minutki pojadę i będę szukał. Przejrzę sobie mapę. No, 40. No i do przodu. Teraz jeszcze miniaturkę muszę zrobić, a to chyba gdzieś na parkingu. Trzeba będzie też zatankować. Czyli jakaś pauza na stacji musi być. Jest tu sklep.
skręcę i zobaczymy, czy gdzieś tutaj można będzie się zatrzymać. No dobra, zobaczmy mapkę. Jak to wygląda? Słuchajcie, no jest tu taka stacja. Później już będzie za późno. Gdzie my będziemy? No będziemy w połowie drogi. W kolejnym odcinku zrobimy sobie Genewę i później jeszcze w kolejnym trzeba będzie się przerzucić do Tuluzy najlepiej z Genewy. No dobra. I tak to będzie wyglądać. Czyli w sumie mogę trzymać się prawego pasa. Pauza będzie gdzieś około 18, myślałem, że będzie 20. Pewnie mógłbym jeszcze jakiś odcinek zrobić, ale tam dalej nie widziałem żadnych stacji, więc nie chcę już ryzykować. Wolę tu zjechać. Dobra. Okej, bak pełny. Jeszcze tu odpalę. Zrobię sobie miniaturę. Się ładnie mieni. Dobra, takie coś. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i tu sobie ładnie zaparkujemy. Można umyć
To tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Cześć.